Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie w cyklu przygotowania do pierwszej Komunii Świętej. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć historię, która wydarzyła się w okresie średniowiecza, dokładnie w XIII wieku. I to dosyć daleko od naszego kraju, bo we Włoszech. XIII wiek to jest czas mocno naznaczony życiem i działalnością świętego Franciszka, którego ideał ubóstwa przyjęły także kobiety. Wśród nich najbliższą towarzyszką Franciszka była Klara, późniejsza święta Klara z Asyżu. Otóż ten epizod, który chcę opowiedzieć, ta historia, która się wydarzyła w 1240 roku, dotyczy właśnie świętej Klary. To był dla Europy, dla północnych Włoch, okres niespokojny. Co po chwili odbywały się jakieś najazdy, wojska przemieszczały się między rozmaitymi krajami. Wydawało się, że Europa nie zazna spokoju. Także w północnych Włoszech, w okolicach Asyżu, pojawiały się co jakiś czas wojska zaciężne, wynajmowane przez cesarza, po to, aby niepokoić mieszkańców i oczywiście dokonywać rozmaitych rabunków. Wojska dotarły także do Asyżu, do klasztoru San Damiano, który znajdował się poza murami miejskimi. Nie miał właściwie żadnej obrony. Nie było nikogo, niczego, co mogłoby zapewnić mieszkającym w tym klasztorze siostrom bezpieczeństwa. Jedyne, co pozostała, to modlitwa. Kiedy w 1240 roku żołnierze wdarli się do klasztoru, przerażone siostry udały się do świętej Klary, prosząc ją o jakiś ratunek, prosząc o znalezienie jakiegoś sposobu na to, by klasztor ocalić. Klara, która była wtedy już ciężko chora i leżała w łóżku, poprosiła siostrę, by pomogły jej wstać. Wychodząc z miejsca, gdzie przebywała, z tej celi, gdzie mieszkała, poprosiła również, aby przyniesiono do bram klasztoru kasetę, w której umieszczono Najświętszy Sakrament. Przy bramie klasztoru Klara upadła na kolana i zaczęła prosić Boga, aby ocalił klasztor i siostry. I wtedy właśnie, jak mówią świadkowie całego wydarzenia, z kasety miał się dobywać głos. Ja sam będę twoją obroną, nie lękaj się. Dziwnym trafem Saraceni nie weszli do klasztoru, wojska te cesarskie nie weszły do klasztoru, tylko cofnęły się, nie czyniąc żadnej szkody. Ale to wszystko pokazuje bardzo wyraźnie, że przykład Klary jest dla nas wszystkich przykładem wielkiej odwagi i ufności w moc modlitwy. Ona nie zwątpiła w to, że Chrystus obecny jest w Najświętszym Sakramencie i w takim najbardziej dramatycznym momencie jej życia, kiedy wydawało się, że może to życie szybko stracić, ocaliła to życie, ufając do końca Chrystusowi. Wydaje się więc, że kiedy myślimy o Eucharystii, kiedy zastanawiamy się nad Eucharystią, w sposób szczególny musimy wciąż ponawiać w sobie akt ufności. Wierzymy, że tam obecny jest Chrystus, ale jednocześnie także nie możemy wątpić w moc naszej modlitwy. Kiedy zwracamy się ufnie do Chrystusa, On sam jest z nami, staje po naszej stronie i nas broni. I tak jak zapewniał Klarę, że będzie ją ochraniał i będzie ją prowadził i że będą siostry bezpieczne, tak również czyni to z nami, jeśli tylko z ufnością, w zawierzeniu wielkim oddamy się Jemu. Tego nam wszystkim życzę.